dwaj panowie zakończą naszą serię vlogową z tego obozu. Obserwuję buty piłkarzy i zastanawiam się, czy właśnie... Buty piłkarzy? Tak. To są, a to musisz poszukać tam, wiesz? Jesteś piłkarzem, nie zawodnikiem. Nie, właśnie jak piłkarzy to tam... Ty jesteś piłkarzem. To skóra? Tak. Bo widzę właśnie. Skóra podobna. Dłużej wystarczyła, tak? Dłużej. No wiesz, to wygodniejsze. Przynajmniej dla mnie, wiesz? Masz rozmiar większy czy rozmiar mniejszy? Rozmiar mniejszy. Czyli do rozbicia po prostu, tak? Tak, bo chyba się mocniej rozbija, wiesz? Widziałem, Tomek rozbijał, ogrzewał jakby mocno wodą tak gorącą i potem... Tak, ja czasami daję do szajnika, na czajnik. Tak? I wtedy para idzie w górę i... Rozmiarcza. Idealnie do rozbicia. Do czego tutaj warto grać w piłkę? Bo Muraś też tu gra, Wilczek tu przyszedł i... Super League jest taka mocna? No jest wymagająca, trzeba przyznać. Był właśnie tu wczoraj Radek. No. I opowiadał, ile trzeba biegać, że z takimi ciężkimi treningami jeszcze nie miał okazji się spotkać. No dlatego mówię, no fizycznie straszna liga, ciężka. A ty jak wspominasz? Tak samo właśnie bardzo w górę? Bardzo fajny okres, fajne doświadczenia. Dużo dużo nowych znajomych. To właśnie fajna przygoda. Turcję poznałem, bardzo ładne, nie? Bardzo ładne państwo. Czy nie ma czego się bać generalnie? Nie, absolutnie. Bo ludzie patrzą, że to jest, wiesz, kraj muzułmański. Nie. Że islam tutaj panuje, albo tak nie jest. Nie, ja tam 2 lata byłem. Nigdy z żoną. Żona tutaj rodziła w Turcji. Aha. I wszystko było okej. Podobnie jak u Marasia. Tak. Dobra, jesteśmy po połowie treningu, no, po połowie obozu i tak naprawdę już chyba jest widać zmęczenie i pewne jakieś takie... Cię, absolutnie. Ktoś puka. Gotowy, do pracy. Rozumiem, ktoś puka do ciebie. A może nie ma. Po prostu wyszedł i nie wziął karty. Wyszedłeś i nie wziąłeś karty. No dokładnie. Dlaczego? No, miałem już nie pracować, wiesz? Okej, idziemy na trening? Tak, jeszcze idę na siłownię. Patryk był fizjo przed treningiem, a ty nie musisz... Ja nie muszę. Nie muszę, ja już chodziłem wcześniej, wiesz? Starczy ci, nie? No. Taki z Rudy Śląskiej, wiesz, który... Kojarzysz gościa? Bargiem? Nie, na my. Na MK. MK? Liker? Kierkaski? Nie, ty. Nie. Ja idę do fizjo teraz właśnie. Po co znowu do fizjo? Daj im trochę odpocząć. Nie, bo chłopaki nic nie robią. Nic nie robią? No. Zobacz, co tu się dzieje. Ja nie wiem, co tu się dzieje. To jest już głupawka przed... Ale jak mnie boli. Mamy dla was klienta. Przepraszam, panie doktorze, mamy tu klienta. Halo! Samo już. Czyli jakie rokowania tego klienta? Nie, on worki na śmieci bierze, zmienia profesję. Będę wylatywać, wiesz, po treningu, ciężki treningu. Jak oceniasz przygotowanie Martina Kączkowskiego, Patryk? Zależy do czego, nie? Mamy lód, tak? Mamy lód. I wodę? Po co wodę? Po co wodę do lodu? Tak, musi zatapiać się karzą. Żeby nie było za zimne? Żeby nie było za zimne, dokładnie. Nie no, bo lód się też... Cześć, zapytałem. Ty, przepraszam, ty jesteś wielki. Po co tą wodę do lodu, tak szczerze? Co? Żeby sobie... Dobrze, nie? Na głowę! Tą wodę. Co? Tą wodę, po co do lodu? No jak solisz lód do... Pod, wiesz, nierównej... Właśnie, bo teraz no. Ten turecki w ogóle długo się uczyłeś, tak przy okazji, czy bardziej... Wiesz co, no byłem tutaj 2 lata, wiadomo, w klubie był tłumacz, ale no jak jesteś 2 lata, to i tak się osłuchasz. Tutaj żona rodziła, musieliśmy troszeczkę tego języka się uczyć, ja też na samym początku jak przyszedłem, to sobie powiedziałem, jedno słówko dziennie się nauczę i tak przez pierwsze pół roku to, można powiedzieć, praktykowałem, to się nauczyłem i przez 2 lata. Zresztą zauważyłeś, że jakiegoś problemu nie mam z komunikacją. Wiadomo, jakby ktoś chciał ze mną porozmawiać na jakichś, nie wiem, meblach czy o czymś, no to byłoby ciężej, tak? Ale takie proste, podstawowe rzeczy, to bez problemu. Czy ty po 2 latach w Turcji już zamawiasz kawę po turecku, sam? Evet. A na ten sam? Nie, jak to było? Merhaba. Merhaba, cześć. Cześć, potem jest Nesilsin. Jak się masz? I potem jest Sin Nesilsin, tak się mówi? I jest, że dobrze. Ewet to jest tak, a nie? Jok. Jok. No i coś jeszcze, jak jest kawa? Kafe. Kafe. Jak to mówić kafe? Po Bejas kafe Litwin. Jeszcze raz? Bejas kafe Litwin. Białą kawę poproszę. Bejas kafe Litwin. Działa. Czoki. Czoki. Bardzo dobrze. To jest piękne. To jest piękny obrazek.
piękny, przyjacielski gest. Tak. Wziąłem, ja idę z nim na ten wywiad. No ale przyszliście, no co? Ustaliłem, Patryk, że pochodzisz z małej miejscowości, z wioski, masz trójkę rodzeństwa, a twój tato jest tak to samo duży, szeroki w barkach jak ty, tak? Bo ciężko pracowałeś. Wszystko wiesz, wszystko dobrze sprawdziłeś. No, pochodzę z małej miejscowości, niedaleko, znaczy no niedaleko. Stoję może około 140 km od Śląska, Kluczbor, Kępno, to tam moje okolice właśnie, Namysłów, o. Moje pomiędzy tymi trzema miasteczkami. Tam się wychowałeś? Tam się wychowałem. Poczekaj! Ej, odcinek z tobą, muszę ci towarzyszyć. Musimy powiedzieć o tym lodzie. A ja nie wiem, co ja ci mam powiedzieć. No co, po co ci ten lód? Ja się dowiedziałem, czemu ma być. Czemu? Czek. Ja idę na zewnątrz. Wiesz po co? Po co? Żeby była równiejsza powierzchnia. A widzisz, człowiek cały woda, się uczy. Woda służy do tego, żeby powierzchnia była równa. Przyłożył. Masz dopiero 31 lat, tak? Nieskończone jeszcze 31. Nie, dopiero zacząłem 30, miesiąc temu. No to jeszcze... Zmieniłem kod. Zmieniłeś kod, jak tak. Się z tym czujesz? Buddy też to zrobił niedawno. Tak, i Bartek Rymaniak. Trochę nas jest właśnie z tego rocznika. No kurczę, przyznam szczerze, że jakoś nie odczułam tego. To są jakieś takie podsumowania już, takie w głowie się przez to rodzą, że masz takie już... podsumowujesz sobie swoją karierę, co przyszedłeś, co gdzieś coś jeszcze chcesz osiągnąć? Bo... Nie, absolutnie nie. Jeszcze trzeba naciskać, trzeba atakować. Jest najlepszy wiek chyba dla piłkarzy między, nie wiem, 27 a 32 rokiem życia, to według mnie jest najlepszy okres, także jestem pośrodku tego czasu, także... Czemu mi zawsze Roberta Kubicę przypominałeś, powiedz mi? Co? Czemu mi Roberta Kubicę przypominałeś zawsze? Ja? No, tylko w młodości. Jak był Robert, teraz już trochę łysy. Wiesz co, już słyszałem takie porównanie, wiesz? No słyszałeś, czyli to nie jest wyssany. No, ale kiedyś trener ruchu, obecnie prezes ruchu Chorzów, powiedział, że jestem podobny do Karima Benzemy. Na boisku czy z wyglądu? Na boisku, no nie obrażaj, panie. Kogo? No z wyglądu. Ale kogo obraziłem teraz? No mnie, no. Aha, że on jest znacznie gorszy, rozumiem. Nie wiem, on jest lepszy w sumie. Aha, że to jesteś ty? No, że jestem podobny. Dokładnie, no identyczny. Wy same, nie? Tak bym powiedział. Umiejętności też podobne. Ile ten lód musisz trzymać? No, z 10 minut. Ile razy dziennie? Po treningu. Aha. Czyli dwa razy. A czemu nie wchodzicie do zimnej wody? Bo jest za zimno. Serio? Nie, żarty. Nad morze rok temu chodziliście, się schładzać, a teraz? Trochę za daleko, wiesz? Aha, już nie chcę chodzić. Za dalek, dalej niż rok temu jest, nie? Rozumiem, hotel przesunięty. Także Titanic pływa. Tak. No to nie, wiesz co, do zimnej wody to po drugim treningu wejdę, już zrobię pełną odnowę. Mhm. Teraz nie masz tyle czasu, wiesz, bo jest... No, 20 minut do obiadu. Czyli taka minimalna. Tak, no to co najważniejsze, czyli składam kostkę, bo nasi fizjo... Nie będę mówić brzydkich słów, no ale... No widzisz, trzeba liczyć... A, przepraszam. No, muszę liczyć na siebie, nie? Dokładnie. Tam muszę ten lód zrobić. Zgadzasz się z ty? Cudów, nie działamy. O, jest i nasz czyścioszek. Witaj, czyścioszku. Dobro, strasznie zdenerwowałeś Patryka. Nie? No. Ale wiem, kto go zdenerwował. Ale ci nie mogę powiedzieć. Jesteś w stanie jakoś teraz to wynagrodzić swoim bliskim, że przez 3 tygodnie przed cię nie macie z dzieckiem, nie macie z twoją kobietą. Czy odczuwasz tak jakby z jej strony jakieś takie już zmęczenie materiału, że po prostu ona już znowu wyjazd, znowu cię nie ma, czy raczej to jest... Już jakoś tak poukładane te relacje. Czy miałeś z tym problemy kiedykolwiek? Wiesz co, no ja już jestem długo z moją żoną, jesteśmy 8 lat po ślubie, dlatego jak ja wyjeżdżałem z domu rodzinnego, to wtedy zawierałem ślub, zawarliśmy ślub i myślę, że to już jest przyzwyczajenie do tego wszystkiego.
Żona już to rozumie, wie, że taka jest kolej rzeczy i tutaj nie ma z tym jakichś większych problemów. Synowi nic też nie kupujesz. Znaczy no chciałbym, ale jest tak malutki, zobaczę czy tam coś w ogóle będzie, wiesz? Chyba, że mu kupię coś, jak będzie starszy. Jak mnie nie ma, teraz jak jesteśmy na obozie, no to córeczka akurat chodzi do przedszkola, więc żona jest w Gliwicach, ale tak jak jeszcze nie mieliśmy dzieci, to zawsze żona jechała w swoje rodzinne strony do domu i spędzała ten czas z rodziną, a ja praca na obozie i także to już jest takie przyzwyczajenie, że też. Jaka tęsknota za nim? A, daj spokój. Ciężko bardzo, co? Ciężko, no zawsze jak już teraz tak bziutko żona wysyła, wiesz, zdjęcia, filmiki, to praktycznie widzę jak z dnia na dzień się zmienia, nie? Na cieszysz się nim w weekend, tak? Dokładnie. 3 dni wolnego, 3 dni spędzone z synem. Córeczka już ma 2,5 roku i ona już tak widać, że odczuwa gdzieś tam czasami coś powie, że tata przyjedzie już coś takiego, nie? No to tak widać, to już da się odczuć to właśnie, że dziecko tęskni. Czyli a jak w taki sposób jesteś w stanie ten stracony czas, nie macie 3 tygodnie w tym miesiącu. W stanie go jakoś nadrobić, jakoś wynagrodzić, co robić? Ja myślę, że dziecko bardzo szybko zapomina takie rzeczy i po prostu jak tylko na pewno zobaczy tatę, to automatycznie wie, po prostu przychodzi się do dnia codziennego i córka pójdzie do przedszkola od poniedziałku. No weekend na pewno wiele godzin spędzimy razem, żeby nadrobić ten czas. Jaśnie pan wrócił do treningu! Jaśnie pan. A powiedz mi, co ty zrobiłeś na tym obozie? Nic! Nic, ani biegania. Tylko masę. Jesteś najlepszy i tego się trzymamy. Żartujemy sobie. Nie żartujemy, jesteś najlepszy, pamiętaj o tym. No jutra. Gdzieś się kąpać? No muszę, nie? Filmy jakie oglądamy? Kończy, nie oglądamy filmów, bo zastaliśmy w naszym pokoju telewizor wielkości 20 cali, a chcieliśmy grać w FIFA. Zawsze skończymy, rywalizujemy, bo tak na takim samym poziomie można powiedzieć jesteśmy. Oglądacie filmy razem? Nie, gramy w FIFA, zobacz. Dobrze, jest. No i kurczę, nie wiedzieliśmy co z tym zrobić i zmontowaliśmy ten telewizor i przynieśliśmy od fizjoterapeutów duży taki 45-calowy. Dlatego filmów nie oglądamy, jak w wolnym czasie to gramy w FIFA między sobą. Jakimi drużynami? A robimy sobie losowanie zawsze, minimum 4 gwiazdki. A powiedz mi, jakimi zespołami najczęściej lubisz grać? My losujemy. Wiem. Losujemy, minimum muszą być 4 gwiazdki. Tak, wszystko się zgadza na razie. Jego ulubiony zespół, najfajniej mu się gra czym? Najfajniej mu się gra? Nie wiem, PSG? No mi bardzo dobrze się gra Bayernem Monachium. Okej, okay, a Conci? Conci? Kurczę, nie wiem, nie zwróciłem uwagi, ale ostatnio dobrze mu poszło, jak grał ze mną Manchester United. Tak. Okay. Kto wstaje zawsze pierwszy, ty czy Conci? Nie, zawsze przed spaniem ustalamy sobie, o której dzwoni budzik i wstajemy o tej samej godzinie. Kto pierwszy wstaje? Myślę, że ja. Muzykę? Jaką słucha Conci? Disco polo. A ty? Też. Czego słuchacie w ogóle? Jakiej muzyki? Wiesz co, mało czasu jest tutaj na słuchanie muzyki, a... A jaka muzyka? Ja praktycznie słucham wszystkiego, wiesz? A on powiedział, on wybrał jeden gatunek. On wybrał jeden gatunek? Tak, jaki? Najbardziej. I ja mam powiedzieć, jaki on słucha? Tak, obydwaj słuchacie tego, tak powiedział. Obydwaj słuchamy tego? No to nie wiem, niech będzie polski rap. Jeszcze ja nie miałem wiedzieć? Książki. Czytaliście jakieś książki na obozie? Ja nawet nie brałem, bo to nie ma sensu, wiesz, okay, bo dlaczego? Zawsze biorę i nigdy nawet nie otwieram. No a Tuszek, mimo to, że jest starszy, to jeszcze się nie nauczył i wziął i nawet nie otworzył. Dobra, wszystko się zgadza. To wszystko nie wiesz tak naprawdę. Super. Starszy tydzień. Czy to jakieś książki? Wziął ze sobą książkę, aha. Ja też wziąłem, ale na tym poprzestaliśmy po prostu. Zawsze zamykam.
Kończy pije kawę czy herbatę częściej? Kończy pije częściej herbatę. Czy ty wolisz bardziej pić tutaj herbatę czy kawę? Zdecydowanie herbatę. Dobra, ja mam tylko trzy pytania tak szybko. Gdzie teraz idziesz? Do pokoju. No to idę z tobą. No to dawaj. I ci opowiesz mi rzeczy. Po pierwsze, ile występów masz w Ekstraklasie? Ile występów mam w Ekstraklasie? No wiem, że jest 200, ale dokładnie ci nie powiem. 200, 2, 3. Jeśli chodzi o ilość występów Kończego w Ekstraklasie, wiesz mniej więcej? O kurcze. No zaskoczyłeś, ale tak sobie szczerze, myślę, że jakieś 150. Ile ma Patryk Tuszyński? Patryk Tuszyński? Tak, znasz go dobrze. Myślę, że więcej. Więcej. 250. Na koniec tamtego sezonu miałem 130, więc teraz jest 140 coś. On ci dał ponad 200, kiedy ty masz 130, a ty mu dałeś... Ile? Czekaj, ty mu dałeś 250? 150. 150, kiedy ty masz ponad 200. Więc obaj sobie jakby... On ci zaniżył, a ty mu zawyżyłeś. 200 meczów ligowych. Ja zapomniałem, że ten, że za granicą tu jeszcze kolega był, nie? No tak, to odpoczął trochę, a ty... Ja rzemieślnik ligowy, to wiesz, to inaczej, nie? No do 20 w sumie drugiego roku życia, bo no, grałem przez 3 lata w Kluczborku, dojeżdżałem z domu na treningi przez 3 lata i później w wieku tam 22 lat poszedłem do Lechii Gdańską i później już. Potem Jagiellonia. Można powiedzieć, opuściłem dom rodzinny. Potem Jagiellonia była już, tak? Tak, potem Jagiellonia. Turcja. Zagłębie. Zagłębie i teraz Piast. Piast. Jaka była jego droga do Piasta Gliwice? Jakie były kluby po kolei? Nie no, pierwszych to ci nie powiem. Jak to nie wiesz? A skąd w ogóle jest Patryk? Jak go poznałeś przez ten tydzień? No wiem, że na pewno był... Nie, to nie my. W Jagiellonii. No. W Jagiellonii? No, a wcześniej gdzie był? Czekaj. Był też w Lechii? Tak, był. Najpierw w Lechii, potem w Jagiellonii. Był jeszcze w tym. Teraz już w Zagłębiu Lubin? Teraz już z Górki. A między Zagłębiem a Jagiellonią? W Turcji. Bardzo dobrze. I trafił. Idziemy. Poczekaj na tego. I jeszcze był, czekaj. W Kluczborku? Tak jest, bo on jest pochodzi z tej okolicy, z Kluczborka. Tak, w Kluczborku. Jeszcze jakiś klub z pierwszej ligi? Chyba już nie. Ale to już jest, tak jest blisko. Ale, no dobra, ale wydaje mi się, że coś jeszcze było w pierwszej lidze, ale dobra, to zostawmy tak jak jest. Okej, jest bardzo dobrze. Trafiłem wszystko. Okay, jeśli chodzi o drogę Kończego klubową do Piasta Gliwice, to jak to wyglądało? Już gdzie grał wcześniej? No to chyba w jednym klubie, jak go kojarzę, w Ruchu Chorzów, tak? Dobra. Izotonik? Tak. No, widzisz? Piłeś? Tak, nie piłem. No widzisz. Co to jest? Izotonik? Nie. Aminokwasy, których nie wyprodukuje organizm nasz. O, trzeba mu dostarczyć. Słyszałem to od innych chłopaków. Kończy ostatnie słowa przed treningiem. Brak słów, brak słów. No motywacja jeszcze, chce ci się chceć. No, oczywiście, że tak. Kurczę. W Turcji przy takiej pogodzie, przy takich boiskach, to grzech jakby się nie chciało, nie?